Gwiazdek i rewident taboru. Zapraszam Państwa na film. Urządzenia Aztek. Pociąg zaczynający bieg na stacji początkowej musi mieć wykonaną próbę szczegółową. I z tą próbą jedzie do stacji końcowej. No chyba, że po drodze zaistnieją jakieś zmiany. Musi mieć dodatkowe próby wykonane. Ale nie tylko rewident dba nad bezpieczeństwem. Są również urządzenia umieszczone w torach, które kontrolują stan taboru, który przejeżdża nad nimi. Maszynista prowadzący pociąg musi zachować stałą prędkość. Nie wolno przyspieszać ani zwalniać. To nowoczesne, modularne urządzenie wyposażone m.in. w laser służy do detekcji stanów awaryjnych przejeżdżającego pociągu i wykrywa zagrzanie osi, wykrywanie zagrzanych, zablokowanych hamulców pojazdów szynowych, wykrywanie deformacji bieżni kół pojazdów szynowych, tak zwane płaskie miejsca, funkcja ocena nacisku wywieranego przez pojazd na tor. Gdy urządzenie zarejestruje nieprawidłowość, wiadomość tą przekazuje maszyniście dyżurny ruchu z odpowiednim symbolem i maszynista postępuje według tej symboliki. Może ograniczyć prędkość, zatrzymać się, może dojechać do najbliższej stacji i tam podjąć dalsze działania. Ale za drogę przebiegu odpowiedzialni są również wszyscy pracownicy, którzy pracują na kolei, a widzą ten pociąg. No to jest dróżnik przejazdowy, jest ustawiacz, jest dyżurny ruchu, jest maszynista mijanego pociągu, który też obserwuje dany pociąg. Także o Państwa bezpieczeństwo dba bardzo wielu ludzi. No życzę Państwu miłego weekendu i moje takie prywatne hasło: niech koronawirusa pokona Maj. Tego Wam życzy youtuber, maszynista Ryszard Maj. Dziękuję za uwagę i miłego wypoczynku. Koniec. 30.04.2020.